400 tysięcy złotych dotacji przekazał dziś suwalskim siatkarzom Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. To pieniądze na drugie półrocze tego roku. Marszałek gratulował drużynie atmosfery w klubie Ślepsk Malow Suwałki i pozycji w siatkarskiej tabeli rozgrywek. Jesteście wizytówką naszego województwa. Nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli nie wspierać tak wspaniałego klubu z tak wspaniałymi zawodnikami i działaczami, mówił na konferencji marszałek, życząc drużynie miejsca na podium tabeli. Zwracam się tu też do kibiców Ślepska Malow Suwałki, bo ta atmosfera, jaką miałem okazję oglądać na meczu, na którym ja na przykład osobiście byłem, to naprawdę robi wrażenie. Także cieszy mnie to, że klub się rozwija, że cały czas te cele są coraz wyższe i te cele sportowe, i tym bardziej jestem dumny z tego powodu, że my jako województwo podlaskie możemy się też w tej całej sytuacji uczestniczyć. Także cóż dodać, gratuluję wyniku z tamtego roku, liczę na medal w tym roku. Wiem, że łatwo nie będzie. Pieniądze pochodzą z konkursu na działania sportowe Urzędu Marszałkowskiego. Pula to 800 tysięcy złotych, którą podzieliły między siebie Ślepsk i Białostocka Jagiellonia. Werdykt mógł być tylko jeden. Zarówno Ślepsk Malow Suwałki, jak i Jagiellonia Białystok. Także gratuluję panie prezesie. Jak państwo też widzą, nie samą piłką nożną, tylko Podlasie żyje. Doceniamy sukcesy Jagiellonii. Doceniamy też atmosferę na Jagiellonii, ale wiemy, że mamy drugi diament w naszym województwie. To jest Ślepsk Malow Suwałki. Chociaż jak ostatnio byłem na inauguracji basu Białystok, to widzę, że chłopaki szybko was gonią. Także marzą mi się takie derby w naszym województwie, gdzie bym mógł w Białymstoku na bardzo ładnym, pięknym obiekcie obejrzeć derby Podlasia w Ekstraklasie w Plus Lidze pomiędzy Ślepskiem Malą Suwałki a białostockim basem. Za finansową pomoc dziękowali zarówno Wojciech Winnik, prezes klubu, jak i Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk. Ja się ogromnie cieszę. Nasz klub przez 15 lat nie otrzymał takiego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego, jak otrzymujemy teraz na te drugie półrocze 2020 roku. Pamiętam wtedy, panie marszałku, podczas tego meczu, po meczu z Werbą Warszawa, pan marszałek życzył nam tego awansu, pudła, a ja powiedziałem, że jak dopiszemy 1-0, to wtedy to pudło będzie. Także zbliżamy się krokami dobrymi, w dobrym kierunku zmierzamy. Liczę, że te nowe otwarcie 2021 będzie dalej dobre i owocne dla naszej dalszej współpracy i żeby te marzenia, te wysokie cele przede wszystkim, może już nie marzenia, ale wysokie cele zrealizować. Jeszcze raz dziękuję panie marszałku. Tak liczę, że jeszcze nie powiedział pan ostatniego słowa w tym zakresie, bo myślę, że to jest tak, widzę progres. W tamtym roku było ile? 158 tysięcy, teraz jest 400 tysięcy. Na pół roku. Na pół roku, no to proszę bardzo.